Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie trochę o vocoderach. Zapraszam! Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzisiaj nie chcę się skupiać na tym, czym jest vocoder, opowiadać wam jego historię. Chciałbym opowiedzieć natomiast historię jednego kawałka. Kawałka pod tytułem Control, który miałem jakiś czas temu przyjemność wypuścić na kanale i część z was zaczęła zadawać pytanie. Kurczę, co to za efekt? Jak ty to zrobiłeś? Jak to uzyskałeś? No i dzisiaj właśnie ta tajemnica zostanie wyjaśniona. Ponieważ to właśnie dzisiaj, moi drodzy, będziemy mogli zajrzeć w projekt tego kawałka i skupimy się tam bezpośrednio właśnie na ścieżce vocodera. Także nie przedłużajmy, moi drodzy, tylko wskakujmy do FL Studio. No dobrze, moi kochani, no to jesteśmy w tym momencie już na stanowisku, na tym właściwym miejscu, na którym powinniśmy się znaleźć, żeby omówić to, co dzieje się z vocoderem w tym konkretnym utworze, moi drodzy. Tak jak widzicie, ścieżka jest nagrana w ten sposób, jest troszeczkę poprzycinana, poprzesuwana w taki sposób, żeby lepiej się wpasowywała w rytmikę utworu. Cały projekt wygląda w ten sposób. Zaraz wam pokażę, tylko żebyśmy się tutaj zmieścili na ekranie, bo jest dosyć obszerny. Tak jak widzicie, ze wszystkimi automatyzacjami, z całym dobrodziejstwem inwentarza wygląda to mniej więcej w ten sposób, także jest to dosyć rozbudowany utwór, tak jak widać, ale my dzisiaj będziemy się skupiać przede wszystkim na ścieżce vocodera, czyli na wokalu przepuszczonym przez vocoder. Ja oczywiście spotkałem się też z innymi rodzajami wokodowania sygnału, bardzo często się wokoduje perkusję, natomiast w tym, takim klasycznym wykorzystaniem tak naprawdę jest vocoder na wokalu i w tym przypadku również mamy takie zastosowanie tego narzędzia. Najpierw sobie omówimy to, co widzimy na playliście, później przyjdziemy na mikser, żeby zobaczyć, jak to faktycznie zostało zaprogramowane, ponieważ to, co mamy tutaj, stanowi punkt wyjścia do wokodowania sygnału, czyli do jego obróbki. Zacznijmy może od tego, że żeby vocoder mógł w ogóle funkcjonować, potrzebne są nam 3 kanały na mikserze. Pierwszym z nich jest tak zwany modulator, który mamy dokładnie w tym miejscu, czyli to jest wokal, ścieżka, która moduluje sygnał płynący z vocodera. Drugim sygnałem audio, który jest potrzebny, jest tak zwany carrier, czyli nośnik. Nośnik to jest, moi drodzy, sygnał, który nadaje charakter, który definiuje brzmienie vocodera. W tym wypadku jest to syntezator. A jaki to jest syntezator, moi drodzy, już wam pokazuję. Jest to 3X OSC. To ci niespodzianka dopiero, co nie? Brzmienie, które zostało tam zaprogramowane, jest stosunkowo agresywne, robotyczne wręcz bym powiedział, czyli właśnie takie, jakie najczęściej vocoder przyjmuje. Zazwyczaj w wokodowanym sygnale ważne jest, aby nagrać wokal, czyli naszą ścieżkę modulatora w taki sposób, żeby była jak najbardziej zbliżona nutowo do tego, co gra syntezator, czyli nasz nośnik, carrier. W tym wypadku ja sobie puszczę to, moi drodzy, jako Make Unique. Puszczę przez kanał master, troszeczkę przyciszę, tak żebyśmy usłyszeli, jak to zostało nagrane, ponieważ ja tutaj akurat tej reguły za bardzo się nie trzymam. Take one deep breath, hold tight your gun, don't hesitate, don't let him down, it's your last chance to take control. In self-defense. Don't let him go. Oczywiście miałem jakiś zamysł melodii, natomiast tutaj on nie do końca wygląda tak, jak brzmi ostatecznie nasz vocoder. To, co natomiast, moi drodzy, jest ważne w przypadku tego typu nagrań, to jest to, żeby zachowywać hiper, wręcz poprawną dykcję. W przeciwnym razie vocoderowi może być bardzo trudno odtworzyć poszczególne głoski i tekst może być niezrozumiały, więc tak jak słyszycie zapewne... Take one deep breath. Hold tight your gun. Don't hesitate. Don't let him down. Każda głoska jest bardzo wyraźnie zaakcentowana. Każde T, każde B, każde H. Dosłownie słychać wszystko. Jest to też o tyle istotne, że to są właśnie te głoski, które bardzo często są wyciągane w brzmieniu vocodera za pomocą białego szumu. To, czego vocoder nie dociąga, da się poprawić jeszcze w inny sposób, ale o tym opowiemy sobie za moment. Przechodząc natomiast dalej, moi drodzy, tutaj mamy tę tak zwaną, można powiedzieć, pierwszą zwrotkę. Tak jak widzicie, mamy tutaj dosyć specyficzną automatyzację. Niektórzy, którzy przebywają ze mną na streamach od czasu do czasu, mogą powiedzieć, że jest to dziwna automatyzacja, jedna z tych dziwniejszych. To jest automatyzacja, moi drodzy, dla wysokości dźwięku syntezatora, który odpowiada bezpośrednio właśnie za brzmienie tego vocodera, czyli naszego carriera, nośnika, tak? I tak jak słyszycie w tym miejscu, mamy takie bardzo specyficzne vibrato. Jest to o tyle potrzebne w tym konkretnym wokoderze, w tym konkretnym przypadku, że większość z tych krótkich fraz wokalnych jest po prostu dosyć płaska, bardzo robotyczna, a nam potrzeba troszeczkę jakiegoś zróżnicowania. Stąd jakby co jakiś czas pojawia się właśnie taka automatyzacja, która wprowadza lekką zmianę, lekką odmianę. Coś, co w pewnym sensie też przykuwa ucho. No i jakby nie patrzeć, uwagę słuchacza, no bo o to w tym wszystkim nam chodzi. No i ta kolejna rzecz. Wspomniałem przed chwilką, że niektóre z głosek, fragmentów naszego wokalu mogą być niewyciągane przez wokoder. W momencie, kiedy przepuścimy go przez wszystkie filtry, wokal może stracić troszeczkę na czytelności, na klarowności i w związku z tym stosuje się pewien prosty trik. I to jest trik, który możecie też wykorzystać przy nagrywaniu jakichkolwiek wokali, bo zwykle bardzo pomaga wyeksponować wokal w miksie, szczególnie w tych wyższych częstotliwościach. Jaki to trik? Kluczem, moi drodzy, jest ta ścieżka w tym miejscu. Jak się dobrze przyjrzycie, to możecie zauważyć, że pojawia się sygnał audio w momentach, w których pojawia się również główny wokal. Jak łatwo się domyślić, jest to taki, można powiedzieć, dubel. Posłuchajmy. Jak łatwo usłyszeć, jest to ta sama linia wokalna, tyle że nagrana szeptem. Dlaczego szeptem? Otóż dlatego, moi drodzy, że tak naprawdę szept to jest nic innego jak przepływ powietrza przez krtań bez używania strun głosowych, co oznacza, że jest to powietrze, którego tak często brakuje nam w wokalu. I tworząc kolejną warstwę takiego szeptu, takiego powietrza, nadajemy wokalowi takiego przebicia, takiej właśnie czytelności. Dodajemy do niego powietrza. I jak łatwo zaobserwować, w zasadzie powtarza się to przez cały utwór. W tym momencie myślę, że puścimy sobie, moi drodzy, zarówno wersję z szeptem, jak i bez szeptu. Będziecie mogli usłyszeć różnicę. I bez szeptu teraz. Szczególnie w tych fragmentach, gdzie jest fy, ty, bardzo to słychać, bo tak jak mówiłem, to są częstotliwości, które bardzo obficie występują właśnie w szepcie, w powietrzu, w tych właśnie głoskach. Można powiedzieć też, że to są swego rodzaju sybilanty, ale odpowiednio wykorzystane potrafią naprawdę dać piorunujący efekt, a na pewno wspomóc to, co próbuje zrobić główny wokal. No dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o playlistę i myślę, że swobodnie możemy zajrzeć na mikser. A na mikserze, ło panie, co tu się dzieje, co tu się nie dzieje. Moi drodzy, mamy trzy ścieżki, tak jak mówiłem, trzy sygnały audio, takie jakby osobne, czyli trzy kanały na mikserze, na których mamy po pierwsze modulator, czyli nasz wokal, po drugie carrier, nośnik, czyli dźwięk z syntezatora i po trzecie mamy vocoder, czyli kanał, na którym zsetapowane są wszystkie efekty mające na celu stworzenie ostatecznego brzmienia. No i mamy oczywiście szepty, które są jakby osobną ścieżką, jednak zlejerowaną z vocoderem. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje tak naprawdę. No poza tym, że mamy poziomy głośności, to jest oczywista sprawa. Mamy tutaj, moi drodzy, efekty. Jakie mamy efekty na modulatorze? Miał być Fruity Blood Overdrive, jednak z tego ostatecznie zrezygnowałem. Mamy natomiast Fruity Parametric EQ. Powiększę wam to, żebyście dobrze widzieli. Tak jak łatwo zauważyć, mamy ścięte w większości niskie częstotliwości, podcięte częstotliwości niskiego środka i środka z lekką górką w wysokim środku, czyli mniej więcej w tych okolicach, gdzie wokal ma dosyć dużo charakterystycznych artefaktów i ścięta lekko góra, bo ona nie ma tak naprawdę już tutaj znaczenia, zwłaszcza, że mamy tutaj dolejerowany szept. Ma to też znaczenie o tyle, że nie chciałem po prostu, żeby wokoder przetwarzał te niższe częstotliwości, no i z tego względu je wyciąłem. To jest bardzo dobry zabieg dla utrzymania tej klarowności w wokalu, pozbycia się mułu, który miałby jeszcze wpływać do wokodera i wpływać też na jego brzmienie ostatecznie. Za tym zaraz mamy Vocal Doubler, moi drodzy, wtyczka darmowa od Izotope, jeżeli ktoś chce, może pobrać, nie ma żadnego problemu, która tworzy coś w rodzaju korusa, dubluje tę ścieżkę, troszeczkę ją odstrajając, w ten sposób mamy pewne wrażenie głębi, tutaj mi się udało po prostu też dodać nieco więcej harmonicznych do wokalu, który wchodził już do wokodera. Za tym mamy kompresję, dosyć mocną kompresję, to jest istotne, ponieważ zależy nam na tym, żeby spłaszczyć ten wokal i doprowadzić do sytuacji, w której, moi drodzy, różnica pomiędzy najcichszymi fragmentami ścieżki wokalu, a tymi najgłośniejszymi będzie minimalna, jak najmniejsza, bo wtedy wokoder też będzie w stanie dużo więcej wychwycić, dużo więcej szczegółów przenieść do ostatecznego brzmienia. Zatem mamy carrier, czyli nasz nośnik i tak jak widzicie mamy bardzo zbliżoną korekcję do tego, co widzieliśmy w przypadku wokalu i one zasadniczo powinny ze sobą korelować, przynajmniej tak mi się wydaje, bo z tego, co zdążyłem doświadczyć, z tego, co zdążyłem zaobserwować, to takie ustawienia sprawdzają się po prostu najlepiej i zwykle najłatwiej jest wyciągnąć wyłapać klarowność ze ścieżki wokodera. Co mamy natomiast na kanale z wokoderem? Oczywiście mamy wtyczkę Vocodex, która tutaj jest nieodzownym elementem przy każdej mojej próbie przynajmniej wokodowania sygnału. Nie będę omawiał wszystkiego, ale w skrócie dużym nasz wokoder ma się skupić na tym, żeby odtwarzać konsonanty, czyli no najprościej to chyba będzie przetłumaczyć szczegóły. Ma się również skupić na kształcie modulatora, czyli na tym, jak brzmi nasz wokal, ponieważ chcemy uzyskać jak największą klarowność. No i noise, czyli to, co ma wyartykułować jeszcze bardziej głoski odpowiadające tak naprawdę za czytelność wokalu. Z dodatkowych ważnych informacji jest to, że tutaj mamy ostatecznie wyrzeźbienie jeszcze sygnału, który opuszcza wokoder. Jest on lekko zestrojony w dół, czyli naturalnie brzmi nieco wyżej. No i ma aż 52 słupki częstotliwości, ja to tak nazywam. Liczba tych słupków odpowiada też za czytelność wokodera. Zobaczcie, jak to brzmi teraz. I zobaczcie, co się stanie, jak zmniejszę to do liczby minimalnej. Tutaj mamy bodajże 5. Niestety Vocodex jest też wtyczką bardzo zasobożerną i w miarę możliwości trzeba trzymać liczbę tych bendów jak najniżej, żeby pożerała nam po prostu jak najmniej zasobów. Wracamy do 52. To są tak naprawdę najważniejsze ustawienia tego vocodera, które chciałem z wami tutaj poruszyć. Dalej mamy, moi drodzy, Fruity Parametric EQ, gdzie tak jak widzicie ponownie odcinam najniższe częstotliwości, lekko jeszcze rzeźbiąc, podbijając takie dosyć newralgiczne punkty dla czytelności poszczególnych głosek. Za tym mamy Wave Shaper, mocno nasycamy sygnał i kolejna korekcja, żeby po prostu nieco zniwelować negatywne efekty wywoływane przez nasycenie. Zatem mamy OTT, tudzież OTT, zależnie od tego, jak kto chce czytać, z bardzo już takim, można powiedzieć, niskim procentem zadziałania, ponieważ ta wtyczka kompresuje wręcz w przesadzonym stopniu, bardzo mocno i nie chciałem tutaj uzyskać efektu takiego płaskiego tego wokodera, jednak mimo wszystko zależało mi też na tym, żeby brzmiał on, o ile to jest w ogóle możliwe, w miarę naturalnie. Zatem mamy kolejny Fruity Parametric EQ, tym razem już tutaj mieliśmy troszeczkę za dużo częstotliwości w okolicach od 2,5 do 3,5 kHz, więc lekko to po prostu ściąłem po środku, podbiłem za to częstotliwości powietrza, no i lekko częstotliwości niskiego środka, mniej więcej odcinając jednocześnie prewencyjnie, bo to robię cały czas w zasadzie, częstotliwości najniższe. Zatem mamy Neutron Elements, moi drodzy, tak jak widzicie tutaj już jest takie bardzo precyzyjne wręcz rzeźbienie, podcinanie częstotliwości rezonujących, nieprzyjemnych, sybilantów, wycinanie tego wszystkiego. Zatem mamy jeszcze Exciter, który nasyca lekko nasze brzmienie. No i przechodzimy powoli już do limitera. W tym momencie tutaj mamy limiter, który ścina szczyty tego sygnału, bo on już był dosyć płaski, on był już skompresowany wystarczająco mocno. Były jedynie takie piki, które należało tutaj podciąć. Zobaczcie. Tak jak widzicie, są to bardzo rzadkie przypadki, kiedy ten limiter faktycznie musi zostać wykorzystany, natomiast prewencyjnie tutaj jeszcze, żeby troszeczkę zrównać to brzmienie, lekko masujemy, można powiedzieć, ten wokoder taką mocną kompresją. Zatem mamy Fruity Balance tylko i wyłącznie po to, żeby nieco podgłośnić ścieżkę wokodera i to też w aranżacji, niekoniecznie w mikserze, czyli to było wykorzystane do tego, żeby stworzyć automatyzację. I ostatecznie za tym mamy, moi drodzy, Sooty, czyli wtyczkę, która usuwa rezonanse, nieprzyjemne częstotliwości, artefakty, które mogą być nieprzyjemne w odbiorze dla naszego słuchacza. I na tym nam tutaj zależało przede wszystkim. Omówiłbym sobie jeszcze tę ścieżkę szeptów, jeżeli nie macie nic przeciwko, ponieważ tutaj jest tylko jedna wtyczka, jest nią Neutron Elements. Tak jak widzicie, chciałem stworzyć taki efekt lekkiego radia, ponieważ mimo tego, że obawiałem się braku wysokich częstotliwości, okazało się, że wokoderem udało się ich wygenerować dosyć sporo, to ja jednak zdecydowałem się lekko podciąć te wysokie częstotliwości, żeby zachować pewien balans po prostu. I tak jak widzicie, odciąłem większość niskich częstotliwości, ponieważ one w tym szepcie zupełnie nie mają racji bytu, przynajmniej w tym konkretnym miksie. I to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o wokodery, o ten konkretny wokoder i o to, jak ja pracuję z tym narzędziem. A jak wyglądał ostateczny efekt pracy nad tym utworem? Zobaczmy już teraz. W tym filmie omówiłem oczywiście tylko jeden przypadek vocodera, w jaki sposób to obrabiać, w jaki sposób ja to robię i w jaki sposób uzyskuję efekt taki, jak słyszycie w kawałku. I zdaję sobie całkowicie sprawę, że jest tych dróg i sposobów multum. Niemniej jednak, jeżeli chcecie wykorzystać część z tych informacji w swoich produkcjach, to oczywiście droga wolna. Korzystajcie, czerpcie z tego garściami. W komentarzach oczywiście możecie mi napisać, czy korzystaliście już z vocoderów, a jeżeli tak, to możecie wkleić również link do kawałka, w którym to narzędzie zostało wykorzystane. Jeśli natomiast macie jakiekolwiek pytania dotyczące pracy z vocoderem, jestem do Waszej dyspozycji. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą pogadankę i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeśli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zostaw suba i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.